Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. To już szósty odcinek zimowego obozu i zarazem będzie to odcinek bardzo długi, ale o tym czemu opowiem wam już za chwilę podczas grania. Jak mówiłam wam ostatnio, nasi uczestnicy wyjechali do rodziny tam na powiedzmy jakieś 2-3 dni. Jesteśmy już z powrotem i powiedzmy, że dostali oni jakieś tam, wiecie, prezenty, nowe jakieś ubrania i tak dalej. Wymienili swoje garderoby lekko. Tutaj widzę, że nasz Tom razem z naszą Bellą oglądają jakiś śmieszny filmik. Oj, co się z tobą dzieje, William? William, może ty się przebierz, bo może ci jest jakby trochę zimno i każdy z nich ma trochę inny strój, także może obejrzymy sobie, obaczcie, Bella się przebrała na zimowo, pokażę wam, chociaż nie powinnam od niej zaczynać, ponieważ powinnam zacząć od Williama, żebyście zrozumieli, dlaczego ona ma taką rokową kurtkę, ale może przejdziemy sobie tak, obejrzymy sobie od początku. Tom, jesteś głodny dzisiaj, nie wiem, czy ktoś był dzisiaj dyżurnym, słuchajcie, kto powinien być dzisiaj dyżurnym? Widzę, że William jest najbliżej lodówki. Tutaj sobie coś nawybierałeś, co tu masz? Aha, zmień strój, to może zmień ten strój. A już wiem, co ty robiłeś, przepraszam, ty naprawiałeś. To może, nie pamiętam, kto był ostatnio tym dużym. No nic, to może Natasza będzie więcej, może ugotuj. Super zdrowa sałatka, na przyjęcie. Okej, okay. Także możemy sobie, o tam już Nora się zapędziła. O, patrzcie, co robi tą babeczki. Świetnie, to może to będzie nam na śniadanie, nam się przyda. On czy wygląda jakoś inaczej? Ma chyba lekko inną kurtkę i chyba inny kolor dresu, ale nie jestem pewna. Wybaczcie, że tak chyba coś zaskrzypiało, ale ten fotel, na którym siedzę, dosyć skrzypi. Jedną zrobiłeś? Zrób może babeczki, pierz babeczki, może marchewkowe, bo jedna babeczka to trochę za mało. Nie bądź takim sknerą, zrób dla wszystkich. Okej. Okay. Tylko nie wiem, teraz pewnie przerwiesz... Ojojoj, co tu się dzieje? Przerwiesz swoje jedzenie, to potem ci dam dojeść tą twoją babeczkę. Dalej mamy Williama. Tutaj nam się ukrył, schował, więc ciężko będzie to zobaczyć. Nora, może ty to wyczyścisz? Proszę, trochę pomagajcie. I jak widzicie, William, który naprawia nam właśnie... Oj, druga też się zepsuła, no pięknie. Wygląda tak właśnie narokowo, dlatego że on, jak wiecie, tam rozwijał tą produkcję medialną, rozwijał też swoją grę na gitarze. William, czy ty już skończyłeś to? Teraz tą drugą może napraw, okej? Okay? Napraw. Tak, dlatego też on poczuł taki, wiecie, że już jest taki lekko gwiazdorski. Zresztą zobaczmy, o, no i zobaczcie jak, no, ciężko zobaczyć, no wiadomo o co chodzi. Tylko Tonga chyba zapomniałam przebrać, także Tong może jest z biednej rodziny azjatyckiej i nie dostał nowego sweterka pod choinkę. No nic, w każdym razie chciałam zobaczyć, czy ten William ma jakieś punkty sławy. Jeden. A czemu to mi się tak zrobiło? Co to jest? Że to jest takie bez okienka? Nie wiem, co tu się stało. Czemu to tak wygląda? Być może po aktualizacji? I don't know. W każdym razie, idziemy dalej, oglądamy dalej. Natasza, czyści zlew. I Natasza... pewnie na Norę dzisiaj znowu mówiłam, Natasza, bo ostatnio nie wiem, czemu tak bez przerwy mówiłam. Może pomedytuj troszkę, ponieważ też, o, wyjdziesz i zatrzymam i wam pokażę. O, proszę. Ona wygląda tak, ma taki kok, ma nowy sweter i ma takie rajstopy w czaszko róże, które pasują mi do tego swetra. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, także tak ona wygląda. I może na chwilę... Albo dobra, dam jej pomiotować. Później zobaczycie, jaki ma strój na zimno. Teraz do Nory, która jest na razie w piżamce. Kłóci się tutaj z wszystkimi, oczywiście. Kłóci się niesamowicie. Zrobimy jej może przez garderobę. Zmienimy jej na codzienny. I postanowiła trochę kolorków dodać do swojego życia. No i przede wszystkim troszkę jej podrosły włosy, jak widzicie. I stwierdziła, że zrobi sobie grzywkę. Także taka mała odmiana u naszej Nory. Tong, jak wam mówiłam, nie ma nowego ubrania, ma chyba inną kurtkę, ale no tak wyszło, że sweterek jest ten sam. No i została nam ta nieszczęsna Bella, która się smuci z tego powodu, że spadła jej gwiazdka sławy. I ona stwierdziła, że mega podoba jej się William. Strasznie podoba jej się William i postanowiła się do niego trochę upodobnić. Czemu ty masz taką w ogóle, nie wiem czemu oni wyglądają tak, jakby mieli po prostu przeciętą szyję, no nic, nie zwracają na to uwagi. W każdym razie ubrała się tak właśnie narokowo. Zatrzymaj się, bo chciałam jeszcze raz chyba zobaczyć twój strój codzienny, bo już sobie w sumie zapomniałam, jaki ty masz ten strój. A,
sweterek Gucci, czy jak tam to się poprawnie wymawia, znaczy wiadomo, podróbka, no ale w każdym razie całkiem ładnie wygląda, no i też ma nową fryzurę, takie postawiałam takie proste włosy, bo chciałam, żeby trochę odświeżyć ich wyglądy, bo powiem szczerze, już mi się znudziły. Dobra, może Natasza teraz już przestanie i pokaże wam ten swój strój. Co ty na to, moja droga? Może klikniemy ci tak tradycyjnie zmień. Nie wiem, czemu te obrazki tak wolno się wczytują, że nie widać tego, także tak bardziej na elegancko bym powiedziała. Oczywiście na czarno, bo to jest jej ulubiony kolor. No nic, kochani, to by było słowem wstępu. Teraz porozdzielamy jakieś zadania i zaraz będziemy robić dosyć ciekawe rzeczy. I teraz tak, nasza Natasza i nasza Nora grają razem w szachy. No i wiecie, że ta Nora to jest trochę taka samotniczka. Już niedługo będzie mogła się pozbyć tej cechy. Tutaj u jednej minus, u drugiej plus. Nora, ty się tak nie kłóć z wszystkimi, rozmawiajcie pozytywnie. Czy może właśnie, o, może na przykład przeproś, ale czy nasza Natasza mogłaby zrobić coś takiego, jak nie wiem, może, nie wiem, zdrowie? Co, czy coś mogłaby zrobić dla niej takiego magicznego, co by sprawiło, żeby się bardziej polubiły? To jest ciężka sprawa. Naprawdę ciężka sprawa z rozmawianiem z Norą, ponieważ ona jest taka, że ona się z wszystkimi naprawdę non-stop kłóci. A chciałam, żeby się polubiły. Czy będzie jakieś czary mary, czy nie będzie w końcu? Zaraz zobaczymy. Może na chwilkę przestań grać. Czy to jest to czary mary? Nie. To są cały czas złośliwe rozmowy. Chciałam, żebyście się polubiły, żebyście były przyjaciółkami. Ale chyba, słuchajcie, nic z tego nie będzie, więc Natasza, tak, Natasza pójdzie. Co ja się tak mylę z nimi ostatnio? Nie wiem. Pójdziecie sobie chyba posłuchać, słuchajcie, zrelaksować się przy muzyce klasycznej. William, nasz rockowy William, gra na gitarce. Chciałam, żebyśmy posłuchali, ale. A czy tak słabo gra? Naprawdę słabo, że praktycznie nic nie słychać. No, w każdym. Patrzcie. Beka. Beka z nich. Co? Jaki ogień znowu? Gdzie ci jakiś ogień jest? Żadnego ognia. Ty tutaj, jedna tu, druga pewnie w drugim kącie stoi. Pokaż, gdzie jest druga. Druga oczywiście w drugim kącie złośnicę. No i w każdym razie Nora też sobie myślała przez święta. Dużo sobie myślała przez święta i stwierdziła, że chciałaby. Ojej, jaka zła, no. Słuchajcie, ja tutaj zerknę. Żeby mieć tą kumpelkę, to słuchajcie, musiałaby wydać 10 tych książek, tak? Poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. Znaczy, zmienić samotniczkę na kumpelkę, bo źle to powiedziałam. Na razie masz wydanych 14 książek. I dziękuję, bo napisaliście mi, że trzeba klikać nie sprzedaj własnym sumptem, a wydaj książkę. Dobra, jesteś bardzo zła, więc ja tutaj z tobą nie będę nic na razie kombinowała, bo ty byś tylko wszystko zepsuła swoim zachowaniem, więc kliknę ci może na górę, żebyś. Bomba emocji. Napisz. Wróć do pisania, koci władca i kocia rada. Okej, Nora traci popularność. Słuchajcie, słuchajcie, teraz może do naszej Belli. Znaczy, mówiłam, że będą się działy ciekawe rzeczy, ale tak naprawdę, będę to wyrzuć, tak naprawdę to tutaj może jeszcze napełnisz tą miskę, słuchaj, napełni. Chciałabym w tym odcinku skupić się bardziej na relacjach. Tak się rozglądam, rozglądam powoli, bo gdzieś ten był nasz ten dron, ale oczywiście co. Jak się domyślam, zaginął. Jednak słuchajcie, szczęśliwie znaleziony w kiblu. Tutaj się schował. Jezu, dziewczyny, naprawdę, czy wy musicie być takie po prostu. Ojojoj, nie mam słów. Zamiast niż tam wiesz, robić te śmieci, to nie wiem, może ćwicz dalej. Ćwicz tę jogę dalej, po prostu relaksuj się. Tak, dokładnie, ponieważ widzę, że z twojej przyjaźni z Norą póki co chyba nic nie będzie. Mają po prostu zbyt złe skłonności i zaraz się wdają w jakieś bójki. Patrzcie, jakie już sztuczki umie. Powiem wam, że byłam parę razy na jodze w tym roku i chyba to nie jest mój ulubiony sport, to bym chciała powiedzieć. Już wolę taki bardziej, wiecie, męczący, na jakieś ćwiczenia, nie wiem, na bieżni czy na jakichś urządzeniach do ciężarów, niż tę jogę, naprawdę, zdecydowanie. Patrzcie, nawet Tong zabrał się za grę na gitarze, ale bardziej bym chciała, mój drogi Tongu, żebyś ty jednak tutaj coś, patrzcie, jakie ładne coś tutaj zrobił, ale może masz tutaj oczyś artefakt, masz jakąś grudkę? Dlatego, że już praktycznie wszyscy kończą swoje te zadanka do poprawy swoich cech, ale coś tak powiem wam, krążę, krążę, o,
Właśnie, co tu się dzieje? Odgarniaj śnieg. A może byśmy tak kliknęli naszym tutaj Williamem, proszę, bo w końcu się nie wystękałam. Le bałwana z. No tak. Nic z tego nie będzie chyba. Le bałwana z. A urządzić bitwę na ścieżki dałoby się z Williamem. Tylko może jakby to William zapoczątkował, może takie, wiecie, zaczepki i tak dalej, bo on sobie też przez święta, słuchajcie, myślał, że ta Nora, chociaż go tak irytuje, to jednak coś go do niej ciągnie. To samo Nora myślała sobie, o jaki przeskok, myślała sobie podczas świąt, tylko że co tutaj masz? Wybuch emocji. No tak, z twoim największym wrogiem. Ojojoj. Nawet zaczepki Williama, słuchajcie, nie zadziałały. Nie zadziałały. William leci teraz na komputer. Może, słuchajcie, tak. Usiądź sobie, William, bo ja wam muszę trochę dopomóc. I Nora to samo. Siada. Siada i mi tutaj nie protestuje. I moich kilka słów, może sobie teraz, tak, William może dosiąść się do niej. Usiądź, jeju, wracaj, nie psuj moich planów. I zaczniesz ją zagadywać, na przykład pochwalisz ją szczerze, ale ona za bardzo nie będzie zainteresowana tym, gdyż iż, jak wiecie, lub nie wiecie, znaczy wiecie, ona jest samotniczką i wszelkie kontakty międzyludzkie dla niej to jest zło. Także no cóż. W każdym razie chcę się tutaj wypowiedzieć, ponieważ pod każdym odcinkiem jest mnóstwo różnych takich teamów, takich wiecie, waszych propozycji par, ponieważ sama pod pierwszym odcinkiem zapytałam was zresztą, kogo z kim widzicie? O nie, Natasza, muszę na chwilę do Nataszy. No, ty się koniecznie przebierz. Tak, idź, no może sobie tam coś pooglądaj. Może kanał kulinarny? Oglądaj kanał kulinarny. I ja powiem wam, że tworząc te osoby na początku, już miałam w głowie zamysł, kto będzie z kim. Na razie jeszcze nic tak na pewno nie mówię. Na razie robię parę, znaczy wiecie, że William tutaj coś próbuje zadziałać z naszą Norą, ale jeszcze nic jest ostateczne, ale do czego ja zmierzam? O, widzę, że tutaj nasz Tom wreszcie się do tej babeczki swojej dostał po długim czasie. Ale już jest chyba nieświeża, co? Chyba nie. Nie mogę sprawdzić, ale chyba już jest nieświeża. Bella. Bella tutaj coś Tonga zagaduje, słuchajcie. Ale oni i tak, słuchajcie, wszyscy na siebie reagują fatalnie. Dobra, idziemy za Norą, bo ona idzie wydać książkę, a ja dokończę. W każdym razie chodzi mi o to i zmierzam do tego, że cały czas czułam taką presję, kto powinien z kim być, ale myślałam sobie nad tym ostatnio i stwierdziłam, że jednak chyba zrobię tak, jak planowałam na początku. Powiem wam, że trochę zawsze czuję taką presję, że komuś coś się nie spodoba, a z drugiej strony wiem. Patrzcie, czy tam jest jakieś ognisko? Co tam jest? Może tam podejdziemy. Z ciekawości zobaczymy, się Nora przejdzie, a ja wam dokończę. Że czuję taką presję, choć wiem, że wszystkim w sumie nie dogodzę, to jednak chciałabym jak najlepiej zawsze. I w sumie to nie wiem, jakoś tak motam się i kręcę, ale w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że chciałabym się bardziej skupić dzisiaj na relacjach. I cóż, przyszła tutaj i tutaj właściwie nie ma nic do roboty, więc może ten William znowu będzie tutaj ją zaczepiał. Jakieś lekkie zaczepki i tak dalej. Może trochę ze sobą pogadają i trochę im się naprawi ta relacja, bo póki co, jak wiecie, oni się nie lubią. A jaki tam piękny księżyc chyba, czy to nie, to raczej słońce, zachód słońca, no tak. Oni się nie lubią w ogóle, także to nie jest dobry pomysł. Póki co nie wygląda to dobrze, zobaczcie. To jest jedna osoba, której William nie lubi, a zarazem można powiedzieć, że kto się czubi, ten się lubi, że wiecie, że go ciągnie do niej. Coś w tym może jest. No i słuchajcie, bałwan jest gotowy. Co prawda ona go dokończyła. To matko, jak on wygląda. Dokończyła zanim on do niej tutaj podszedł, ale słuchajcie, postanowił tutaj opowiedzieć żart. Stwierdził, że ona jest taka, wiecie, właśnie skryta, cicha i tak dalej. I jak mówiłam, o właśnie tam myślał sobie, że ona tam nie, wiecie, nie chce tych. Ojej, no już się zdenerwowałaś. Nie chce żadnych związków, żadnych zobowiązań. Więc postanowił wziąć się żartem, ale o, teraz się udało. Może powygłupiaj się. Może. Spoliczkuj, no wiecie co? No, może parodiuj innego Sima? Może to będzie coś takiego. Zobaczcie, jakieś takie lekkie. Ojej. Powiem wam, no i tak, już jest zawstydzona, czy tam znudzona. I już były minusy. No, powiem wam.
Nora to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę. Dobra, także chwilka rozmowy. On widzę też jest znudzony. Także jak widzicie, ta para ma dużo zwolenników, ale jak widzicie, niekoniecznie oni są sobą zainteresowani. Tak to powiem. Nie za bardzo ten kontakt się im układa. No nic, niech idą spać. Będziemy rano grać dalej i będziemy próbować tym razem spiknąć kogoś innego. No dobra, kochani, zaczynamy kolejny dzień. Jak widzicie, Bella naprawdę wygląda, jakby miała taki jakiś choker, czy jak tam to się mówi na szyi, a to po prostu taka dziwna linia, jakby po prostu ktoś jej poderżnął gardło. Nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym razie naszej Belli każemy tam podać śniadanie, naleśniczki. Tak, nasza Nora już gdzieś biegnie, pewnie właśnie. O, nie, właśnie nie. Słuchaj, ty chyba to naprawisz. Może zdążysz to naprawić zanim. O, a tutaj William może przyjdzie i słuchajcie, klikniemy na kota. Wygłoś kazanie o jedzeniu śmieci. Czy coś w tym rodzaju. A Nataszka, która ma tutaj, jest taka, wiecie, oszołomiona, bo dawno nie ćwiczyła swojej magii. Klikniemy jej zaklęcia. Poświęć się światłości. Rytuał, słuchajcie, zbawienia, stworzenia lub wyższości, bo ona ma chyba już to na 10, słuchajcie, zaraz zobaczymy. Tak, ona ma już to na 10, bo z nią tutaj trenowałam. Więc klikniemy sobie, może testujemy, poświęć się, rytuał. Wyższość albo stworzenia, no zobaczymy, co to będzie, słuchajcie, zobaczymy, co to będzie. Jak, oj, co to tak mika mi? Proszę, zobaczymy, co to jest. Tak, tamta idzie gotować, dobrze. I oczywiście dron chodzi, żeby ludzie widzieli, że niby umie gotować. Prawda? Dobra, zobacz, przyspieszymy, zobaczymy. Chciałabym, słuchajcie, wszystkim dzisiaj już ogarnąć to, co mają do ogarnięcia. Okej. Bella, jednogwiazdkowa celebrytka, ma mieć trzy gwiazdki, więc no na pewno dzisiaj tu się nie uda, ale tak z grubsza chciałabym, żeby większość miała, bo wiecie, że oni jeszcze mają mieć po piątej umiejętności. O, tam, słuchaj. Słuchajcie, tak kątem oka zrobię to, bo nie chcę przegapić, zobaczyć, co tu się stanie. Zawołaj na posiłek, czy już? O, coś się dzieje. Jakaś magia się tu odbywa. Wygląda to wampirzo. Wygląda to wampirzo. Czy mamy jakiś komunikacik? Wygląda jak chyba w zmarłym wampirze takie coś było? Czy mamy jakiś komunikacik? Coś się stało? Nie mamy, więc w sumie nie wiadomo. O co chodzi? Klikniemy na nią. Zaklęcia. Przeszukaj ponownie świetliste połączenie. Pokaż, dezaktywuj, poruszaj się. Dobra, spróbujmy. Rytuał zanieczyszczenia? Co? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Czy coś się zmieniło tutaj? U ciebie to? Łączność z magią? W każdym razie później sobie może sztuka światła ćwicz. Dobrze, zrobię po prostu przegląd wszystkich moich simów po kolei, bo tak po prostu mi jest najlepiej. Nasz Tom ma mieć tą aspirację, ma 9 na 10 poziom, więc jak sobie zje, to sobie poćwiczy, pobiega. Uprawiaj jogging. Oj, przerwałam cię, bo ty chciałeś coś tam zagadać u naszej Nataszy. I jak mówiłam, mają mieć też po 5 poziomie z logiki, malowania, charyzmy, sportu, majsterkowania, gotowania i pisania, więc jeżeli ktoś rozwinie te swoje zadanka, to przerzuci się na rozwijanie tego, bo powiem szczerze, nie chce mi się robić tych zajęć, to jest troszkę jednak mimo wszystko nudne. William, co tu się dzieje? Co to jest? Zobacz, co się dzieje. No i co się dzieje? Nie wiadomo, co się dzieje. Czy oni się cieszą? Zobacz, co się dzieje. Zabawny wystrój. Ogrzana. Ozdobiony. Nie wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, nie wiadomo, o co chodzi. No i jak mówiłam, chcę tutaj, żeby nasza tym razem Bella Esten zachwycała się ulubionymi piosenkarzami. Wiecie, takie podlizywanko trochę do naszego Will. Co się dzieje? Wszyscy za nią latają. Po prostu oni, nie wiem, czy oni po prostu są jakoś pod wrażeniem tego światła, czy co? Chyba tak. Zobaczymy, ona chyba zmieni tą swoją umiejętność, bo nie wiadomo, o co chodzi. Po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem. Dobrze, więc przejdźmy dalej do naszej tej. Zobaczymy, czy ty masz jakąś napisaną książkę. Nie. Pójdziesz się wysikać, tak. Nie, oni są po prostu zbyt oszołomieni jej obecnością i zobaczcie, jakieś świrowanko widzę. Totalne świrowanko. Ty tak samo? Nie wierzę, wszyscy po prostu. Kocie, nie jedz mi tego, nie jedz mi tego. Wygłoś kazanie i weź sobie porcję. Koszmar się dzieje z tą, słuchajcie, z tą Nataszą. O co wam chodzi wszystkim? Są pod wrażeniem chyba jej osoby. No nic, tylko widzę, że.
O, mamy tutaj ten. Tylko obeszło to Toma, bo on już jest na joggingu. Nawet biedna, biedna Nora się... Oj, nie może się wysikać. Słuchajcie, ja ją zresetuję. Niech idzie się wysikać. Proszę lecieć. Okej. Okay. Czy zmieniłaś to swoje toto? Bo ja nie chcę, żebyś ty to miała. Słuchajcie, co tu się dzieje? Aktywuj, biegaj, dezaktywuj aurę. Aha, to jednak to powinnam chyba wybrać. No dobra. Dobra, Tong ciebie też tutaj resetuje, bo słuchajcie, biedny nie może za nawet zjeść. Proszę sobie wziąć porcję. Proszę wziąć porcję. Bella ciebie też tutaj zresetuje. Czy to już rozmawiacie? Rozmawiacie już, dobrze. To już jest ten moment. I Tong zje sobie i pójdzie się wykąpać. Bella natomiast, jak sobie tutaj będzie właśnie... Troszkę sobie tutaj, o, może tak, włączymy sobie to, rozpocznij transmisję. Trochę tutaj spróbuję właśnie, o, tutaj go jakoś popodrywać. W sensie na razie go będzie, tak, będzie go tak zaprzyjaźniać. Może jakiś, skusimy go jakimś przyjaznym prezentem, wręcz prezent. Simoleony, on, niech mu da 100, ona wiecie, jest bogaczką. Powie, że kup sobie nowe struny, bo na przykład mu pękły struny. Słuchajcie, nie wiem, jakieś mam po prostu durne pomysły. Trochę mi się humor poprawił, bo zdradzam taką ciekawostkę, przed chwilką mi odpisała moja promotorka, słuchajcie, i tak się mega cieszę, bo owszem, dała mi tam jakieś poprawki w mojej pracy, ale takie jakieś takie w miarę kosmetyczne, więc uff, bałam się, że mi tam dużo poprawia, ale na szczęście nie. Chodzi oczywiście o moją pracę magisterską, bo nie wiem, czy to powiedziałam. Dobra, jeszcze raz sobie tutaj spróbujemy. Bella, 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 ty jesteś niewyspana, ty... Ciebie też, kochana, chyba zresetuję, bo widzę, że jest grubo. Przez tą Nataszę zrobiło się tutaj grubo. Pokaż mi, gdzie ty jesteś. Czy ty sobie to dezaktywowałaś? Co tu się dzieje? Obejrzyj śmieszny film. Słuchaj, nie. Czy jeżeli to już zrobiłaś... Poświęć się światłości, jest zbyt niskie, poziom łączności. Ćwicz. Bella, jak mówiłam, śpi, tylko że ty, kochana moja droga, co to było, może sobie... Wow, co to jest? Usuń ślady drapania. Patrzcie, jak nam kot zadrapał łóżko. Pierwsza coś takiego widzę. Lolo. To może usuń... O Boże, co ja gadam. Usuń ślady zadrapania. 650. O jacie. I idź spać. Tam, słuchajcie, na joggingu i właśnie tutaj widzę, że mija ten nasz domek walentynkowy, przy którym byliśmy, ale niestety nikt się nie podrywał, bo wszyscy się kłócili. Williamowi, słuchajcie, kliknęłam znowu, żeby grał na tej gitarce, bo on ma już gitarę na 8, więc jeszcze tylko 2 poziomy i będzie mógł sobie zmienić aspirację. I ogólnie właśnie teraz widzę, że ma już piąty z tego, więc ja mogę mu już w kasie zmienić z wcielenia złośliwości, a nie, już mogę mu zmienić tutaj, z wcielenia złośliwości na, słuchajcie, geniusz muzyczny, więc to będzie tak w kreatywności chyba. Okej. Super, więc to już mamy. No i tak, z Norą mam taki problem, że ta Nora to musi mieć właśnie wydanych tych 10 książek i w ogóle pisaliście mi, że chyba popełniłam błąd i wypełniłam tylko pierwszą, ale nie, patrzcie, jest wypełniona pierwszy i drugi poziom i za to zmieniła sobie z ponurej na mól książkowy i teraz po osiągnięciu tego trzeciego i czwartego, zobaczmy co tu jest. 10 poziom umiejętności literackich, napisz 3 bestsellery i zarób 250 na tantiemach za wydane książki, to będzie hardcore, będziesz tu siedziała chyba do następnej zimy w takim razie, tak, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Norę. Teraz na mojej pomocniczej liście mam Tonga, który tutaj ma ładnie wypełnione. Zlokalizuj kopczyk, to musielibyśmy jechać do Sewradolady. Może, źle to powiedziałam, wiem. Może tam kiedyś pojedziemy, póki co nie planuję, ale on ma mieć 10 poziom archeologicznej umiejętności. Zobaczmy, który masz. 9, to już tak prawie rośnie ci to? Od tego ci nie rośnie? Od tego oczyszczania? Poczekajcie, ja go tutaj zresetuję, tak z ciekawości. Resetuj i oczyść artefakt. Patrzcie, od tego mu chyba nie rośnie, tylko musiałabym kliknąć jakieś ćwicz czy coś. To mnie zdziwiło mnie to. I tak kątem oka widziałam, że było to, w sensie, że może wydać kolejną, więc zobaczmy ile masz. 5 na 10, więc to będzie twoja 6. książka, ale to jest wciąż kropla w morzu potrzeb. Pokaż mi się, gdzie jesteś, idziesz na dół. Dobra, więc z tobą szybciutko polecimy. Sprawdzimy, czy się udało. Tak, 6 na 10. Może, nie wiem, pójdziesz... Albo William do ciebie przyjdzie? Nie, chyba William chyba nie przyjdzie, słuchajcie, bo... Albo poczekajcie, może by ją tutaj pochuśtał? Zapytaj, czy możesz pochuśtać
Nora. Zobaczymy, co ona na to, jak są tak blisko tej huśtaweczki. Czy się zgodzi na takie figle szalone. Zobaczymy, czy on ją pochuśta, czy ona jego. On ją, słuchajcie, tak, bo czasem klikam tak, a jest odwrotnie, jakby wiecie, o co chodzi. W sensie, że na przykład pytam, czy mogę pochuśtać, a potem okazuje się, że tamto drugie huśta. O, patrzcie. No miło, no fajnie. Tylko, że Williamowi się chce sikać. I zarazem kąpać też by się przydało. A spać to już w ogóle nie mówię. I tak myślę, że obudzimy chyba naszą Bellę i klikniemy jej, żeby się wykąpała też. I omówimy sobie Bellę. Bella miała mieć pierwszy i drugi poziom swojej aspiracji. Wykonaj 10 zajęć klubowych. Zaraz sobie zrobimy w takim razie nasz klub na chwilę zrobimy. Możemy nawet w tym momencie kliknąć rozpocznij spotkanie. Okej. Okay. Zaraz sobie z kimś tam pogadamy, bo też miała chyba towarzystwo słabe. Gdzie jest ten... A William pójdzie chyba spać. To może tutaj z naszym sportowcem, gdzie ty jesteś, oglądał telewizję. To tak, to ty sobie pooglądasz i tutaj też przyjdzie właśnie Bella. Usiądzie. Jezus, mam chwilowy zawias, tak, przyjdzie i usiądzie. Usiądź może razem. Tu jest jakiś brud, kto to sprzątnie? Natasza, ciebie tutaj wyślę, żebyś to wyrzuciła. Już nawet nie wiem, kto ma być tym dyżurnym, już mam po prostu takie jakieś zakręcenie w sobie niesamowite. I zrobimy zajęcia klubowe jakieś. Proszę bardzo, może wyrazisz uznanie. Tylko najpierw musisz się wykąpać. I tak, po osiągnięciu tego Bella z przywódczyni stada zmieni się na gwiazda światowej sławy. I będzie chciała wypełnić pierwszy... Aha, tak, bo już tutaj strasznie zakręciłam. I po piątym poziomie aktorstwa... Dobrze mówię. Zaraz, bo muszę tutaj patrzeć na nią i czytać kartkę i patrzeć na grę. To jest na umiejętności. To jest, słuchajcie, ciężka sprawa. Nie jest łatwe. Piąty poziom aktorstwa ma i charyzmy ma. Więc w związku z tym mogę już jej zmienić. Zgodnie z prawem. Mogę jej zmienić na... O, może tutaj będziesz zagadywała też tego, słuchaj. Szepcz o zauroczeniu, słuchajcie. Tak, może to zrobimy. Mogę już zmienić też naszej Belli ze snopki na znawczyni sztuki. Czy będziesz szeptała o tym zauroczeniu? Przechwalaj się figlowaniem. O, ty też jesteś dobre ziółko. W siebie też jest dobre ziółko, słuchajcie. Tak, więc to by było tyle. Jeszcze kogo muszę omówić? Natasza już omawiam. Dobra, idę do kasa i pozmieniam to, co mam zmienić. Tak, już wam mówię tutaj o naszej przywódczyni. Zmieniamy jej tą aspirację, póki pamiętam, bo zaraz zapomnę. I mieliśmy jej zmienić tak, na gwiazda światowej sławy. Tak, dokładnie. Tak, chcesz być tą dwugwiazdkową celebrytką. Gdzie jest twój dron? Słuchajcie, tu. Więc rozpocznij transmisję. Co tutaj robisz z Norą? Rozmawiaj. Dobra, chcę to zobaczyć. Patrzcie, rozmawiają całkiem przyjaźnie. To jest coś podejrzane. To jest bardzo podejrzane. Tak, i zmieniłam jej właśnie, już wam pokażę, tylko sobie tutaj na nią najadę. No, kamero ze snopki na... Hej, a czemu ta snopka mi została? Ze snopki miało być na znawczyni sztuki. A to ja chyba zmieniłam, słuchajcie, przez przypadek. A to już trudno, to już na odwrót będzie. Zmieniłam z kleptomanki na znawczyni sztuki. No to trudno, to później z snopki się zmieni na perfekcjonistkę. No, trochę nie w tej kolejności, ale wiadomo, o co chodzi. No i nasza Natasza, za to jeszcze, że właśnie miała już ten 10. poziom sztuki światła, ma zmienioną cechę z nieprzystępnej na romantyczkę. Jeszcze spróbujemy sobie tutaj na nie poświęć się. Tu miała rytuał stworzenia, rytuał rozbawienia, rytuał wyższości. To jest w sumie głupie, powiem wam. Naprawdę głupie. Może spróbujemy coś zrobić z tongiem z tych zaklęć. Zaklęcia, odnów łączność światła. Tu było może mu zmienić strój. Może wziąć wagę. Uleczyć ranę. Weź mięśnie. Głupie. Szczerze powiedziawszy, ten mod tak naprawdę niby jest fajny z tą czarownicą, ale mało tych rzeczy dodaje, mało możliwości. I słuchajcie, może jeszcze taka sprawa, że jak tak tutaj nasza Nora tak trochę się, wiecie, już ogarnęła, trochę więcej kolorków, trochę więcej, znaczy grzyweczka, fryzureczka nowa, to zaczęła się podobać chłopakom. I Tom tutaj też zaczął do niej jakoś tak przyjaznym ludzkim głosem przemawiać, ale nie, jednak minusy. No to może teraz mój plan z tym, że Nora, że Natasza będzie tutaj, może, o słuchajcie, może damy jej jakieś... Zaklęcie, bo chciałam, żeby one się lubiły. Sztuka ciemności, rozkaz klękanie.
Słuchajcie, rozkaż klękań. Dobra, spróbujmy to, zobaczymy. Ale wtedy nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby próbować. Słuchajcie, właśnie. Patrzcie. Natasza, nowa umiejętność w sztukach czarnych, pozwoli jej manipulować światem za pomocą czarnej magii. Potęguj potrzebę, uśpij lub rozkaż klęczenie, aby uciec do innego, od innego Sima i rozwijać sztukę ciemności. Aha. Zdejmij zaklęcie. No dobra, spróbujemy zdjąć zaklęcie. Powiem wam, że ta ciemna sztuka już jest ciekawsza, bo w tej światła to co możemy zrobić? Może, nie wiem, ćwiczenia ulecz... Zobaczmy, co to jest to pole zastoju. Bo tego w sumie nie wiem, co to może być. Co to za serduszeczka sobie tutaj lecą? Co, jak to na nią wpływa, słuchajcie? Co to jej robi? Silniejsze braterstwo? A nie, to jest z tego klubu. No i co to dało? Nie wiem. Po prostu powiem wam, że trochę jestem rozczarowana tym modem. Zastoju. A, stoi, się nie rusza. Aha, to jest pole zastoju. Byłoby to logiczne. I kochani, nagrywam kolejnego dnia samo zakończenie tego odcinka. Planowałam, że on będzie trwał tak z godzinę może, że dużo zrobimy i tak dalej. Ale co wam muszę powiedzieć, wczoraj po prostu już za nie mogłam, już poszłam spać i dogrywam dzisiaj na szybko, bo też zaraz wychodzę. Także jak widzicie, nasza Nora i William pod osłoną nocy poszli tutaj na ławeczkę, poszli się przejść z daleka od naszej działki. I ja myślę, że nasz tutaj William rozpali tego... to drewienko. W ogóle może wam pokażę z daleka, gdzie my właściwie jesteśmy tu, przy jakimś takich starych ruinkach. Wygląda jakby był dzień, jest jakoś tak dziwnie jasno, ale tak naprawdę mamy czwartą nad ranem, no to w sumie niedługo będzie świtać, ale wygląda, że dosyć jasno. No nic, tak nasza Nora tutaj może relaksuj się. Ja właśnie stwierdziłam, że tutaj William przygotował, o, tam z daleka jest ten nasz taki domek miłosny tam z kolei, że on ją tutaj, słuchajcie, zabrał i może tak wyrazić jej uznanie. Tutaj coś możemy robić, relaksuj się, pal pieniądze. Nie. Dobrze, na razie rozmawiajcie, jak widzicie, ich relacja się w miarę poprawiła. Ale nie wiem, czy coś, dalej nie wiem, czy coś by z tego było. Może przyjaźń... No patrzcie. No i już po prostu po ptokach. Łaj, przeproś. Co to było? Kto zaczął? Dopiero zobaczę to na nagraniu. Słuchajcie, nie wierzę. Jak tam wasza relacja teraz? Domownicy. Mieli już prawie cały zielony pasek. Słuchajcie, nie wierzę. Jak widać, oni chyba nie są dla siebie stworzeni. Ja już nie wiem. Tak się starałam. Bo ogólnie planowałam, żeby to była para na początku. I dlatego też oni, słuchajcie, część osób pod pierwszym odcinkiem o tym, chyba pod kolejnymi też, ale pod pierwszym było najwięcej komentarzy, że, co jak nam, pręż muskuły, dużo osób pod pierwszym odcinkiem właśnie pisało na temat tego, dąż do porozumienia pobójcy. O. Pisało mi o tym, że Nora i William to jest para z takiego serialu Scam i owszem, już bardzo dawno temu sobie zaplanowałam właśnie, że tak będą mieli na imię, ponieważ bardzo lubiłam w serialu tę właśnie parę, chociaż William serialowy jakoś nie do końca mnie przekonywał. Wydaje mi się, że ten nasz William jest przystojniejszy, opowiedz niewiarygodną historię. No i tak, myślałam, że sobie tutaj, że się tutaj porelaksujecie razem, że może jakoś ją tam lekko obejmiesz może przy tym ognisku, ale widzę, że no ni hu hu. Niestety, moje plany, a ich plany to są dwie zupełnie inne rzeczy. Słuchajcie, kochani, ja będę w takim razie kończyła ten odcinek. Myślę, że tak. Może tu jeszcze ewentualnie coś mu kliknę, żeby coś porozmawiali, ale no nie ma już w ogóle co tutaj, wiecie, klikać z romantycznych rzeczy, bo myślę, że to po prostu z góry zostaniemy przez Norę po prostu walnięci w łeb i do widzenia. Aha, bo to było rozmawiać o zauroczeniu. No nic, a spróbujemy na przykład, nie wiem, odważna gadka na podryw. Coś nie czuję tego, ale spróbujmy tak z ciekawości. Nora, co ty robisz? Tyłeczek sobie ogrzewasz. Wygasło, słuchajcie, wygasło. No i co? Jak twoja reakcja? Akcja, reakcja. Dorzuć opowiem, już jakieś minusy poleciały, nie wiem co to było, ale to chyba rozstrzyganie konfliktów.
Może wyznać zauroczenie? Nie. Nie. Słuchajcie, nie. To jest tak trudny przypadek. Chociaż jakieś plusy niby. Spróbuj uwieść może? Słuchajcie. Chyba to rozstrzyganie konfliktów. Dlaczego to spada, kiedy oni się podrywają? Co to ma wspólnego z tym? Głupie, nie wiem. Schlebiaj może. Słuchajcie, schlebiajmy jej. No, ja bym się pokusiła o jakiś pocałunek. Tutaj, o, otocz ramieniem. Właśnie to chciałam. Nora Arden i William, jak ty się właściwie nazywasz? Thompson. No już. I to by było chyba... Nie, jednak wiecie, ona tak raz mówi nie, raz mówi tak. Powiem wam, że ja już za nią nie nadążam, ale zobaczymy, czy obejmie ją, otoczy ją ramieniem. Och, jak pięknie, jak pięknie. Nasza samotniczka i nasz buntownik. No czyż nie wyglądają razem ładnie? Ja lubię takie pary. Ja czytam mnóstwo romansów, gdzie jest, wiecie, szara myszka i zły chłopiec. Także dla mnie to są klimaty idealne. Ale dla wszystkich osób niezadowolonych. Ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Nie mówię, że coś tutaj się wydarzy, ale też nie mówię, że się nie wydarzy. Nie wiem, zastanowię się, poczytam wasze komentarze i to będzie do przemyślenia. I co? Pierwszy pocałunek? Czy jesteście gotowi na to? Nie wiem. Zobaczymy. Może to będzie decydująca chwila. Jak Nora go trzaśnie w twarz, to po prostu chyba będzie już koniec. Ale nie trzasnęła. Słuchajcie, zobaczmy to z każdej strony. Ojej. Ale z tej było... Dobra, zobaczymy, tak? Wow, także taką mamy... Szkoda, że to mi się tu zamyka. Zobaczmy to. O nie, to też mi się zamknęło. No nic, w każdym razie może jeszcze raz otocz ją ramieniem, jakbyś mógł. Jakbyś mógł, mój drogi. Ja bym jakieś może pamiątkowe zdjęcie im zrobiła. Dobrze, kochani, ja już im trzasnęłam wodkę, także możemy sobie na nich jeszcze na koniec popatrzeć. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście śmiało piszcie. Już niedługo kolejny odcinek z tej serii. Wiem też, że pojawi się nowy dodatek, nowy pakiet, także też pewnie coś się pojawi. Ale zimowy obóz, jak mówiłam, chcę skończyć jeszcze w lutym. Także dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa, pa.